konstytucji Proszę bardzo. i monarchii takie dopowiedzenie, że trzeba przypomnieć, że 11 listopada zostało ogłoszone świętem państwowym drugą rocznicę uchwalenia konstytucji z 1935 roku, czyli 23 kwietnia 1937 roku, 11 listopada, oficjalnie stał się świętem państwowym. O tym się zapomina, bo znowu się nie lubi tej konstytucji i po co mówić, kiedy, że 11 listopada ma ścisły związek z konstytucją z 1935 roku. Tak, czyli proszę zauważyć, że 11 listopada 1956 jest oparty na tradycji konstytucji z 1935 roku. O tym się nie mówi, bo nie lubi się konstytucji z 1935. Dalej, pewne wątki monarchiczne chciałbym poruszyć w problematyce Niemiec. Tak, więc mamy tu właśnie Krzyżaków. W filmie Kazimierz Wielki Niemiec, na obrazie, proszę bardzo, bo krzyżactwo. W problematyce Niemiec, więc możemy sobie powiedzieć, atakuje, że pierwsza Rzesza, to w skrócie powtórzę, żeby to było schemacie, pierwsza Rzesza Niemiecka istniała po rozpadzie państwa Karola Wielkiego na trzy części. Część zachodnia to była Francja i to było królestwo. Część środkowa była, to był taki pas ciągnący się dzisiaj geograficznie, powiedzieliśmy, od Holandii i Belgii, bo w zasadzie Belgia jest sztucznym państwem, od Belgii na Półwysep Apeniński, ale to był pas ciągnący się od Holandii po mapie, abyśmy dojechali do Włoch. I później ten pas środkowy, a na wschodnie, bo wschodnie część państwa Karola Wielkiego przejęło tradycję cesarstwa. I wtedy, bo Karol Wielki był cesarzem rzymskim, a już ta wschodnia część, która przechwyciła tytuł cesarski, to już oni się nazywali cesarze rzymscy narodu niemieckiego, prawda, nie? I ta pierwsza rzecz... Ale skąd się bierze? Skąd się bierze ta nazwa cesarze rzymscy narodu niemieckiego? Skąd to jest? To się bierze, nie było narodu niemieckiego. To się bierze, cesarstwo rzymskie bierze się od tradycji Karola Wielkiego, bo Karol chcieli przywrócić w zachodniej Europie cesarstwo rzymskie, bo już cesarstwo zachodnie upadło. I żeby reaktywować cesarstwo rzymskie, Karola Wielkiego koronowano na cesarza rzymskiego w Rzymie. W Rzymie. Może być tytuł, przywrócenie takie, bo istniało w dalszym ciągu cesarstwo wschodnio-rzymskie pod Bizancją. Cesarstwo, albo to nazywano cesarstwem greckim, albo, bo cesarstwo wschodnie tysiąc lat dłużej przetrwało niż zachodnie. Bo zachodnie upadło w 400 w którymś roku, a cesarstwo wschodnie 1400. Czyli tysiąc lat dłużej przetrwało wschodnie Bizancjum. Cesarstwo bizantyńskie, które nazywało się powrane nawet cesarstwem greckim. Czyli gdzie mamy to cesarstwo? No to gdzie mamy? No bo tutaj jest wschodnie cesarstwo. Ale nie niżej, tam gdzieś Turcja. No. Cesarstwo rzymskie obejmowało obecną Grecję. Nie, chodzi mi o wschodnie. To różowe. Wschodnie to jest wschodnie. Wschodnie to te różowe właśnie jest. To. To jest cesarstwo bizantyńskie, to jest prawda. Krym? Tak, to wszystko to różowe to jest cesarstwo bizantyńskie. Ty Bizancji, bo Konstantynopol jest tutaj. Nie? No tak. Po Schizmie Wschodniej. Obecna Turcja, prawda, to jest cesarstwo to bizantyńskie. Jest cesarstwo, nazywano tak, popularną cesarstwem greckim. Nas interesuje słowiańska historia. Ale tam Słowianie byli, nie mają nic innego. Słowianie to jest to? Wyżej na północ. No to wszystko. Przy czym, że najeżdżali od północy plemiona Skandynawów. Podobno Dania i całe tutaj wybrzeże Bałtyku było przez Wenedów, Słowian. To troszeczkę jest nie tak. Zasiedlone. Bo Słowianie tam byli dalej na północ, ale na terenie Skandynawii to byli Wikingowie.
czyli to plemiona Rusów i Waregów, to są plemiona skandynawskie, dlatego Rosjanie mają pochodzenie niesłowiańskie, de facto skandynawskie, bo plemiona Rusów nie są plemiona słowiańskimi. Bo na terenie, jeżeli będziemy tą Słowiańszczyznę, to tam na początku były plemiona Polan, bo tu troszeczkę zamieszanie. Chwileczkę. Zawsze. Chwileczkę. Zamieszanie historyczne polega na tym, że pierwszy było pojęcie Polan, a później było pojęcie Słowian. Pierwszy było pojęcie Polan, przekręcili w historii. Bo pojęcie Słowian trzeba tłumaczyć w odniesieniu do pojęcia Niemiec. Wspólne słowo to był Słowianie, a Niemiec to znaczy, że nie można było się dogadać. Aha. A plemiona Polan... można by zrozumieć, że nic nie ma. Proszę? Niemiec, no, nie to ma, znaczy, to Niemy nie może się z nim dogadać. O to no chodzi. Albo nic jest nie ma, musi najeżdżać, musi ten, co nic nie mieć, najeżdżać nie, nie, na nie, wschód, nie, nie, bo on słowo, nic nie mieć. Zaraz, wiecie. Słowo Niemiec tylko jest polska nazwa Germanów, bo faktycznie oni, faktycznie ich nazwa to nie byli z Niemcami, tylko to jest polska nazwa Germanów. Ogólne pojęcie jest Germania. Rosjanie też na Niemców mówią Niemcy. Nie, Germany. Nie, Niemcy. Nie, Rosjanie nie mówią. Niemcy, pojęcie Niemcy jest polskie słowo. No jak? Nie, my się nie zgodzę. No bo możemy mieć rozeznanie. W każdym razie Bolesław Chrobry był koronowany na cesarza wschodu. A więc nie może nie być, na to, co ty mówisz, że tutaj nie, jest... Chrobry nie wschód był tutaj, proszę państwa. Chrobry był koronowany na króla polskiego. I na cesarza wschodu. Nie. Miał dwie nie, korony. Nie, nieprawda. Tylko był koronowany na króla polskiego. Dobrze. Dobra, ale ja możemy mieć rozeznanie. Nie, słuchaj, możemy mieć rozeznanie. Nie widziałeś tych filmów Pawła Szydłowskiego. Dobry był koronowany, filmy. Ale powróciwszy do tych Niemiec. Powracajmy do tych Niemiec. Więc pierwsza Rzesza jako Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego trwało do Napoleona. Prawda, później Napoleon, bo Napoleon wszedł w atrybuty Cesarstwa Rzymskiego. Bo on został, został koronowany na cesarza, czyli cesarstwo przeszło na Napoleona, prawda, i on był koronowany przez papieża, co prawda sam sobie koronę nałożył, to jest inna sprawa, i to było w Paryżu. I później tam jest zamieszanie, bo tam jest, ja powtarzam, że tam była ta, prawda, środkowe Niemcy podporządkował sobie Napoleon, tak zwany Związek Reński Napoleon i cesarz rzymski narodu niemieckiego stał się cesarzem austriackim. I była rywalizacja o panowanie nad tą środkową częścią Niemiec i Austriacy przegrali tą rywalizację i powstała druga Rzesza po pokonaniu Napoleona III i Wersalu, prawda, wojska pruskie zajęły nawet Wersal i w Wersalu król pruski został koronowany nie już na cesarza rzymskiego narodu niemieckiego, tylko na cesarza niemieckiego. I tam się rozpoczęła druga Rzesza. I druga Rzesza istnieje od 1871 roku do końca 1918 roku. Istnieje cesarstwo niemieckie dynastii Hohenzollernów. I po upadku, po przegranej wojnie przez Niemców, Wilhelm II ucieka do Holandii i ogłoszona jest w Niemczech Republika Weimarska. Ale Niemcy pomimo wszystko utrzymali system monarchiczny, ponieważ Konstytucja Republiki Weimarskiej dawała silne uprawnienia prezydentowi. I nawet porównując uprawnienia prezydenta według Konstytucji Republiki Weimarskiej i naszego uprawnienia, naszego prezydenta według Konstytucji 1935 roku, to prezydent niemiecki miał nawet silniejsze uprawnienia. I tym prezydentem, na początku ja nie pamiętam kto był, ale potem został, czy może i od początku, ten marszałek Hindenburg. Hindenburg został prezydentem Rzeszy, on miał bardzo silną władzę, prawda, nie? I on potem, ponieważ no niestety te w Niemczech te z tymi parlamentami
były różne problemy, trudno było wyłonić większość rządową, więc w końcu te wybory wygrała partia, no znaczy duże znaczenie miała i Hitler został mianowany kanclerzem. Jeszcze kiedy jeszcze to był w 1933 roku i po śmierci Hindenburga Hitler w swoim ręku połączył urząd prezydenta i kanclerza, i czyli był jedynowładcą, czyli dyktatorem, prawda, dyktatorem, nie? I te sprawy trwały silnymi elementami monarchicznymi, czyli silną dyktaturą, do upadku, do przegranej Niemców w II wojnie światowej. W Niemcy zostały okupowane, na cztery sektory podzielone, później trzy sektory zachodnie połączono i utworzono Republikę Federalną Niemiec i w 1949 roku wprowadzono nową konstytucję, która urząd prezydentki sprowadziła do obniżyła uprawnienia prezydenta i stworzyła prezydenta figuranta. A to dlaczego? Ponieważ Niemcy w tym czasie były na stronie mimo wszystko prohitlerowskiej i nie chciało się aliantom, żeby w Niemczech znowu powstała wznowiona jakąś dyktaturę. Dlatego jest osłabiony ze słuchania. Według konstytucji 1949 roku specjalnie osłabiono urząd prezydencki, żeby tam w Niemczech nie powstała od razu silna władza. Aliantom zachodnim, niby eksponowano urząd kanclerski. Do dzisiejszego sytuacji jest, że ci prezydenci niemieccy są taką samą władzę, jak mali prezydenci polscy według konstytucji z 21 roku, nie? Prawda, nie? Żeby nie stworzyć silnej władzy w Niemczech, bo mimo wszystko nastroje, pomimo że Hitler przegrał i tak dalej, a tam silne nastroje nacjonalistyczne, bo choć słowo nacjonalizm, myślenie, znowu muszę zwrócić uwagę na pojęcie nacjonalizmu. Słowo nacjonalizm sposób negatywne zabarwienie się dzisiaj nadaje. Nieprawda. Słowo nacjonalizm jest pozytywem. Negatywem jest dopiero szowinizm. Bo na narodowy, bo słowo, znowu znaczenie słowa, nacjonalistyczny to jest łacińska nazwa słowa narodowe, prawda, nie? I nie powinno, nieprawidłowo się używa słowa nacjonalizm w sensie negatywnym. Tak samo w sensie negatywnym nie powinno się używać słowo faszyzm. Ludzie wymieniają, klepią coś, nie wiedzą, przecież Niemcy nie byli faszystami. Faszyzm jest doktryną włoską, doktryną wychodzącą od rządów Mussoliniego, a specjalnie na Niemców rzucili słowo faszyzm, bo partia hitlerowska swojej nazwy miała socjalistyczna. Więc żeby to nie kompromitować socjalizmu, to żeby wymysł bolszewicki. Były bolszewiki, na Niemców rzucili, że są faszystami. No w tej chwili troszeczkę odchodzą, bo mówi, że nazistami. Ale w dalszym ciągu w negatywnym świetle funkcjonuje zarówno słowo nacjonalizm, jak i słowo faszyzm. Nieprawda. Chciałem pokazać źródło. Faszyzm sprzeciwia się nawet ideologii socjalistycznej. Prawda? Chciałem ci pokazać źródło, film, który teraz nie da się włączyć, bo się jakiś wirus tu zaatakował nas, gdzie Rosjanka mówi Niemcy. Niemcy na Niemców. Na tym filmie. Rosjanka, Niemcy. Po rosyjsku nie są Niemcy. Niemcy. Po rosyjsku Germania. Nie, ona mówi Niemcy. No to coś to jest. I to ci powiem, że nazwa. Proszę porównać sobie tą mapę. No to. Czyli Cesarstwo Wschodu i wcześniejszą mapę. Ta mapa pewnie, że się zafałszowuje. Dlaczego nie mamy pokazanych? I tą mapę, proszę sobie porównać. Ale zaraz. To jest poniekąd, ale zaraz za chwilę. Lechia Empire. Lechia. Ale nie Słowenia. Lechia. Ale nie Słowianie. Jak to nie? No, Lechia to Lachowie nie są Słowianami, żartujesz sobie. Pojęcie Słowian powstało potem.
Nie szkodzi. Ale to są dwa różne zamki. Ale proszę mi nie wmawiać, że tu gdzieś na wschodzie jest, jest Cesarstwo Wschodu, znaczy na tym południu. Cesarstwo Wschodu jest tutaj. Nieprawda. I nieprawda. Chrobry, absolutnie. Bolesław Chrobry był cesarzem Wschodu. Tylko tak to się Cesarstwo ukrywa. Cesarstwo Bizantyjskie to jest dzisiaj półwysep, a tak to się ukrywa. Tam Turcja jest. I teraz... Różowe to jest Cesarstwo Bizantyjskie. Ja nie mówię o Cesarstwie Bizantyjskim, ja mówię o Cesarstwie Wschodu. To jest to. Ale skąd to jest? Tutaj już nie ma, tutaj już na tej skąd mapie... źródło skąd się tworzyło jakieś Cesarstwo Wschodu? Kościół katolicki zniszczył Polakom tysiąc lat albo dwa, trzy ale tysiące lat historii. Tego. Były palone księgi, były palone mapy. Te mapy wyciąga się teraz z innych państw, bo po nazwie już widzisz, że Lechina Empire, więc nie mogła być to, nie może być to polska mapa, jak tutaj jest po, w innym języku napisane Empire. Ale w tej mapie są braki. Ale weź pod uwagę to słowo Empire. Ale posłuchaj, ta mapa nie jest prawdziwa. Dlatego, że dlaczego ucięto Półwysep Skandynawski? Nie ma. To, że ucięto to tutaj Półwysep Skandynawski, no chyba żartujesz, tak, bo co, dlatego, bo nie ma skandynawskich? Bo ze Skandynawii tam byli plemiona wikingów. Dobra, widzę, że mamy różne zdania. Ja skończę moją myśl. Skąd bierze się to całe nieszczęście dla Polski? No więc ta hazaria, którą ukrywa się przed Polakami, obecność tej żydowskiej hołoty, na wschodzie właśnie, w okolicach Krymu. I dlatego Krym, proszę Państwa, jest taki ważny dla tych Żydów. I ta wojna krymska, która już kosztowała kilka tysięcy istnień ludzkich, ciągnie dalej te ofiary za sobą, bo dzisiaj mamy do czynienia z... No trudno, to się stało, że nam baterie się rozłączyły. W każdym razie z Pakistanu, nie wiadomo skąd, przybywają jacyś Arabowie, a tak naprawdę podejrzewamy, że są to Żydzi. Na razie dziękuję, bo muszę tutaj sprzęt uzupełnić. Tylko, że pomiędzy Żydami a...